Przemysław Saleta na gali Celtic Gladiator 24. No emocje póki co są bardzo sportowe i jak, w takim razie jak się bawisz, jak generalnie widzisz te pojedynki? W ogóle jest to pierwsza gala Celtic Gladiators, na której jestem, czwarta dopiero w Polsce. I powiem szczerze, że bardzo mi się podoba pomysł zatrudniania lokalnych zawodników, dlatego że takie walki, nawet jeśli poziom sportowy nie jest zbyt wysoki i nie są to zawodnicy, którzy osiągali wielkie sukcesy, to gwarantuje sporo emocji i na trybunach, bo jednak umówmy się, tutaj na trybunach jest sporo znajomych, przyjaciół, rodziny i to jest też motywacją dla zawodników, którzy dają z siebie wszystko, żeby cię w cudzysłowie nie zbłaźnić. Aż się łezka pewnie w oku kręci generalnie, że wiesz, no tu walczą, pewnie coś byś jeszcze chciał kiedyś tam, ale rozumiem, że definitywnie to już jest ten etap jest za tobą, tak? Tak, ja w tym roku skończyłem 51 lat, jeśli stoczę jakieś walki, to raczej będą to walki charytatywne i to bardzo chętnie, ja cały czas na wszelki wypadek trenuję, żartuję, że na wszelki wypadek, ale cały czas trenuję. Natomiast oglądając różnego rodzaju walki, przede wszystkim bokserskie, to mam takie mieszane uczucia, bo tak z jednej strony oczywiście brakuje mi adrenaliny, brakuje mi takiego wyzwania, zupełnie inaczej trenuje się, jak masz już konkretną datę walki i przeciwnika, niż tak po prostu dla siebie. A z drugiej strony też czuję ulgę i współczuję zawodnikowi, który wiem, z jakim stresem musi sobie radzić. A powiedz, jakby się pojawiła konkretna okazja walki, to wolałbyś, żeby to był jakiś taki sportowy pojedynek, czy coś takiego, nie wiem, no medialnego bardziej? A to tak szczerze mówiąc, dla mnie no, boks i najpierw kickboks i później boks był przygodą życia i no, ciężko w moim wieku traktować w tej chwili boks no tak sportowo i poważnie. Raczej musiałaby być to dobra zabawa i coś takiego związanego z mediami, służącego promocji sportu. Wiesz, że pewnie wiele osób i pewnie często jesteś to pytany generalnie, no bo z racji historii właśnie z Marcinem Najmanem, którego no pokonałeś dwukrotnie, Marcin dwukrotnie się oczywiście nie zgadza z tymi rezultatami, natomiast jakby co sądzisz o jego ostatnich pojedynkach, bo on właśnie ten Marcin, ja nawet to powiedziałem Marcinowi, że to był cień Marcina Najmana z przeszłości. Znaczy, umówmy się, że Marcin nigdy nie był sportowcem z krwi i kości, nigdy nie trenował. Nigdy w gruncie rzeczy nie miał trenera, od kogo trenował zawsze tak jak sam chciał, więc nie mogło być postępów i to jest takie no, naciąganie publiczności sponsorów, przygotowywanie się pół roku do walki czterorundowej w boksie to jest kpina, no ale taki sobie system obrał na... Ale jaki oparty, efekt finansowy, baba? Oparty na kontrowersjach, obrażaniu innych. No nie ma co ukrywać, że sport zawsze był, a dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek jest show biznesem. I w związku z tym w ogóle no, takie przedsięwzięcia jak Fame MMA czy Free Fight Federation ma duże szanse powodzenia, bo trafia do zupełnie innych ludzi, młodych ludzi, którzy żyją w internecie, interesują się. No, zresztą tak się dzieje nie tylko w Polsce. W zeszłym roku w Anglii była walka bokserska dwóch youtuberów, która sprzedała się w ilości 500 000 sztuk. Na całym świecie było zainteresowanie. A tam to pay-per-view kosztowało nie 20 zł, tylko 20 funtów, także to są ogromne pieniądze. I niekoniecznie widziałbym swoją karierę kiedykolwiek tak prowadzoną jak Marcina Najmana, no bo nawet jeśli pieniądze się zgadzają, to później z tym nazwiskiem trzeba tak czy siak radzić sobie do końca życia. Czyli jeżeli ktoś przyszedłby z walizką pieniędzy i odkopałby ten pojedynek, bo ja widziałem w tym sporcie wszystko i jestem przekonany, że przynajmniej taka propozycja może paść i przychodzisz z tą walizką pieniędzy i co wtedy, co mówisz? Zastanawiasz się, czy od razu mówisz nie? Albo mówisz tak? Nie ma takiej propozycji i w ogóle nie ma o tym, co mówić, bo z jednej strony byłyby to łatwe pieniądze do zarabiania,
a z drugiej strony jakbym miał słuchać obrażania przez 9 miesięcy, to nie wiem, czy to jest warte jakiejkolwiek forsy. Dobrze, w takim razie życzę reszty sportowych emocji tutaj. Zaraz będzie bardzo dobra walka. Nie wiem, na ile kojarzysz Martę Waliczek, ale to jest utytułowana kickbokserka, która przeszła od kilku pojedynków do MMA i jest, zapowiada się na fenomen. No ja też liczę, że nie widziałem jej walk, ale słyszałem ileś dobrych opinii na jej temat, więc zobaczymy jak będzie. Super, dziękuję bardzo.